Dzisiaj z nami Patryk Półkotycki. Jesteśmy w połowie tak naprawdę tego okresu pomiędzy dwoma meczami. Patryk, twoje dwa mecze z Łańcutem i z Tychami. Bardzo fajne mecze, bardzo dobre mecze w twoim wykonaniu. Teraz dwa ostatnie, nieco słabszy okres. Masz jakieś przyczyny, coś ci przychodzi może do głowy, czym to jest spowodowane? Generalnie ciężko mi powiedzieć, czy to może być spowodowane. Mi się wydaje, że gra w koszykówkę to raz są wzloty, raz po prostu spadek formy. Tak to po prostu wygląda i po prostu trzeba ciężko pracować dalej, wierzyć w ten nasz generalnie główny plan, który trener Radomski nam tutaj proponuje i wierzyć w to, że będą z tego po prostu zwycięstwa. Kolejny nasz mecz w Krakowie, bardzo ważny, bardzo istotny dla naszej drużyny. Jak wy do tego meczu się przygotowujecie i jakby co sądzicie o drużynie z Krakowa? Na pewno drużyna z Krakowa jest nieprzewidywalna. Nie możemy tutaj lekceważyć rywala, podchodzimy do niego jak do każdego innego rywala, czyli cały tydzień dobrze się do niego przygotowujemy. Według mnie kluczem do zwycięstwa będzie na pewno agresywna obrona. Tutaj trzeba będzie pokazać charakter, to będzie mecz walki i na pewno nie odpuścimy do ostatniego gwizdka. Przed naszym ostatnim meczem do drużyny dołączył Mateusz Kaszowski. Jak Mateusz wszedł w drużynę, jak ta sytuacja wygląda w szatni, na treningach? Wydaje mi się, że bardzo dobrze. Ja generalnie znałem Mateusza prywatnie już dłuższy czas, także na pewno tutaj pomogę mu się zaaklimatyzować z chłopakami. Jak najbardziej atmosfera jest pozytywna, więc Mateusz został miło przyjęty w zespole. Mateusz się szybko potrafi odnaleźć w nowym zespole. Pokazuje to jego pierwszy dobry mecz, dlatego wszystko jest w porządku.